ale nigdy nie wyklął ich naród. Naród ich ukochał. Dla narodu polskiego żołnierze niezłomni stali się i są nadal punktem odniesienia. Drodzy Państwo, w tym miejscu, przed grobem nieznanego żołnierza, w tym świętym dla Polski miejscu, w czasie pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, Ojciec Święty Jan Paweł II, modląc się, wypowiedział znamienne słowa. Na iluż frontach walczył żołnierz polski, aby zaświadczać, że nie ma Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie. Żołnierze niezłomni udowodnili i definiowali najpiękniej, czym jest polskość. Ich ofiara stanowiła całkowite zaprzeczenie tej niesławnej tezy, że polskość to nienormalność. Oni udowodnili, że polskość to umiłowanie niepodległości, to wierność Rzeczypospolitej. Drodzy Państwo, Szanowni Państwo, żołnierze niezłomni obronili honor Polaków. Obronili go w czasie komunistycznego zniewolenia. Walczyli tak jak powstańcy styczniowi w wojnie partyzanckiej, trwającej najdłużej ze wszystkich insurekcyjnych zrywów, bo aż 20 lat. Była to armia najliczniejsza, bo historycy szacują, że licząca blisko 200 tysięcy żołnierzy. Oddało życie 20 tysięcy w boju i prawie na 5 tysiącach żołnierzy wyklętych wykonano wyroki śmierci. Więc może warto, aby wraz z przywracaniem pamięci o żołnierzach niezłomnych nazwać ich czyn zbrojny tak, jak na to zasługuje. Było to antykomunistyczne powstanie, trwające najdłużej w dziejach polskich insurekcji, bo aż 20 lat. Drodzy Państwo, przed wejściem do krypty pod wieżą srebrnych dzwonów na Wawelu, gdzie spoczywa twórca niepodległej Polski, marszałek Józef Piłsudski i inicjator dzisiejszego święta, prezydent Lech Kaczyński, jest taki znamienny napis. Corpora dormiunt, vigilant anime. Ciała śpią, dusze czuwają. Niech dusze żołnierzy niezłomnych czuwają, aby my, następne pokolenie, dochowali wierności Rzeczypospolitej tak jak oni. Cześć i chwała bohaterom! 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 Dziękujemy panu ministrowi. O zabranie głosu proszę przedstawicielkę środowiska żołnierzy wyklętych, przewodniczącą Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi, żołnierza Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Zapraszam panią major Weronikę Sebastianowicz, pseudonim Różyczka. Zabranie głosu ministra obrony narodowej, pana Antoniego Macierewicza.
Panie Prezydencie, Panowie Marszałkowie, parlamentarzyści, ministrowie, oficerowie Wojska Polskiego, żołnierze. Ten dzień, który uczynił świętem narodowym prezydent Lech Kaczyński, idący w jego ślady Parlament Rzeczpospolitej, uchwalający stosowną ustawę. Ten dzień jest dniem chwały Wojska Polskiego. Jest być może w kantonie polskich świąt najważniejszy, bo przypomina o wiecznej trwałości i sensie słów marszałka Józefa Piłsudskiego. Być zwyciężony i nie uległ. To są się. I właśnie takie zwycięstwa odnieśli ci, których próbowano nazywać przy aplauzie przy aplauzie zdrajców, przy aplauzie tych, którzy się zaparli własnej ojczyzny, wyklętymi. Wyklętymi właśnie dlatego, że byli niezłomni. Wyklętymi dlatego, że prezentowali najwyższe polskie wartości. Wyklętymi dlatego, że mówili wszem i wobec. Mówili własnemu narodowi, ale mówili też całemu światu. Polska nie zginęła. Polska trwa. I przekazali tę wiarę, ten czyn niepodległościowy kolejnym pokoleniom i kolejnym falom protestów, powstań, robotników. Ruchowi społeczno-narodowemu świata, tej najwspanialszej chwili powstania na nowo narodu polskiego, jakim była Solidarność. Nie byłoby Solidarności bez żołnierzy niezłomnych. Nie byłoby nas tutaj bez żołnierzy niezłomnych. Polska dzięki nim dzisiaj powraca. Polska dzięki nim powraca, by powiedzieć wszem i wobec. Dobro, prawda, męstwo, wierność, wiara będą nagrodzone. Zło, podłość, zaparcie się własnej ojczyzny będą publicznie nazwane i potępione. Wraca prawo. Do Polski wraca wraz z niezłomnymi sprawiedliwość. Do armii wracają najchlubniejsze czyny i najbardziej bohaterscy żołnierze polscy, którzy mieli być wyklętymi, a stali się podwaliną armii i państwa polskiego. Chwała bohaterom! Dziękuję serdecznie panu ministrowi. Szanowni państwo, przemówienie wygłosi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnik Sił Zbrojnych, pan Andrzej Duda. Czcigodni kombatanci,
żołnierze niezłomni, czcigodne rodziny, krewni najbliżsi tych wielkich polskich bohaterów, szanowni panowie marszałkowie, szanowni państwo ministrowie, szanowni panowie generałowie, państwo oficerowie, żołnierze, wszyscy drodzy zgromadzeni rodacy, tu na placu marszałka Józefa Piłsudskiego przed grobem nieznanego żołnierza i w całej Polsce. To wielki dzień. To wielki dzień, bo dziś wyraźnie widać, że żołnierze wyklęci żyją. Żyją dotąd, dopóki istnieje pamięć o nich, żyją dotąd, dopóki pamięta o nich Polska. Komuniści być może zabili wielu z nich, ale nie zdołali zamordować tego, co najważniejsze. Odebrali im życie, ale nie odebrali ducha, bo ich duch jest duchem ojczyzny. To, o czym dziś mówiono, tu i w wielu innych miejscach, że oni trwają, dopóki trwa pamięć. A dlaczego trwa pamięć? Bo jesteśmy dumnym narodem, który może się i przygiął, ale się nie złamał. Który może cierpiał, ale przetrwał. Jesteśmy jak trawa. Nawet jeżeli po nas przebiegną, czy z zachodu na wschód, czy ze wschodu na zachód, podnosimy się. Jesteśmy. Trwamy. I to dzisiejsze święto, ustanowione w tym sensie państwowym, instytucjonalnym przez pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, ale w sprawie którego podjął uchwałę także i polski Sejm, jest tego wielkim i dobitnym dowodem. Ale trzeba w tym kontekście wspomnieć, że to nie tylko kwestia instytucjonalna. To zasługa tych wszystkich, którzy tą pamięć w sercach przenieśli, odgrzebali, rozpalili. Rodziców, którzy przekazywali tę pamięć dzieciom, młodym ludziom, którzy o tym mówili czasem po cichu w szkole, na uniwersytecie czy przy harcerskim ognisku, przekazując młodszym prawdę o naszych dziejach. Piękną prawdę o tym właśnie, że zawsze byli w naszym społeczeństwie ludzie, którzy mieli wartość za to, co najważniejsze. Którzy dla wartości, jaką jest ojczyzna, honor, wiara, gotowi byli poświęcić to, co największe. Życie. Czasem nie tylko swoje, ale również swoich najbliższych. I kiedy mówimy o żołnierzach niezłomnych, o tych, którzy walczyli z bronią w ręku, musimy także pamiętać o wszystkich tych, którzy byli z nimi, którzy wspierali ich czynem, pomocą, wsparciem, schronieniem, dając im żywność, przynosząc informacje, a także tym, którzy po nich zostali, ich najbliższym, którzy także cierpieli prześladowania, którym często złamano życie, dlatego że ojciec, brat był tym, kim kto sprzeciwiał się czerwonej władzy, przyniesionej tutaj na sowieckich bagnetach.
Szanowni Państwo, stoimy dzisiaj przed grobem nieznanego żołnierza. Jest z nami wielu tych, którzy przez właśnie wszystkie lata tą pamięć nieśli. Chylę dzisiaj także przed nimi głowę, przed organizacjami młodych ludzi, przed wielkimi inicjatywami społecznymi, które przez te wszystkie lata były, przed środowiskiem kibiców, które czciło żołnierzy wyklętych od tylu lat. Dziękuję Państwu w imieniu Rzeczypospolitej za tą wielką wiarę, a często i odwagę, którą w sobie mieliście. To nauczyciele, którzy mówili o tym swoim uczniom. To wychowawcy, to rodzice, o których już wspominałem. Ale jesteśmy dzisiaj w miejscu dla naszego narodu świętym, przed grobem nieznanego żołnierza. Dla mnie to nie jest miejsce martyrologii. To nie jest miejsce żalu. To jest miejsce dumy polskiego narodu. Tak, Andrzej! Jego bohaterów, obrońców, brawo! Wszystkich tych, nie którzy polegli za ojczyznę, a wielu z nich nawet nie ma grobu. Andrzej, nie daj się nigdy! Brakuje dziś w tym miejscu niezwykle ważnej tablicy, która na tym grobie musi się w najbliższym czasie znaleźć. To tablica upamiętniająca bohaterstwo żołnierzy niezłomnych. Tutaj czeka na nich miejsce, bo oni są dzisiaj tutaj także w tym grobie. Ze wszystkich tych miejsc, gdzie jeszcze są zagrzebani, często bez krzyża, bez jakiegokolwiek wskazania. Mówią dzisiaj przez ten grób, tak, przez grób nieznanego żołnierza. Przechodniu, idź powiedz Polsce, tu leżym, jej syny, prawą jej do ostatniej posłusznie godziny. Szanowni Państwo, ten duch, ich duch, duch, który dzisiaj trwa w nas, ale przede wszystkim, co najważniejsze, w młodym pokoleniu, także w tych najmłodszych, którzy też są dziś tutaj z nami, jako rekonstruktorzy, jako ci, którzy pamiętają i którzy są dumni ze swojej przeszłości, będącej przeszłością ich ojczyzny, ze swoich pradziadków, dziadków, z tego wszystkiego, co oni dla Polski przez stulecia, dziesięciolecia robili, żeby nasze państwo trwało. Z tego miejsca chcę głośno krzyknąć cześć i chwała bohaterom, wieczna pamięć i chwała poległym. Ojczyzna, Polska, dumna, niepodległa, suwerenna, nigdy nie zapomni swoich najwierniejszych synów. Nigdy! Dziękuję. Służewiec Tadeusz Porajski, poraj. Przechodniu, odkryj głowę, wstrzymaj krok na chwilę. Tu każda grudka ziemi krwią męczeńską broczy. To jest Służewiec, to są polskie Termopile. Tu leżą ci, co chcieli bój do końca toczyć. Nie odprowadzał nas tutaj kondukt pogrzebowy. Nikt nie miał honorowej salwy ani wieńca. W mokotowskim więzieniu krótki strzał w tył głowy. A potem mały kucyk wiózł nas do Służewca. Nie szedł tutaj za nami żaden ksiądz z modłami. Nie żegnała nas marszem żałobna kapela.
I tylko gwiazdy mówią nam, że Bóg jest z nami. I wiatr nam szumi, jeszcze Polska nie zginęła. Z jej imieniem na ustach zwyciężyć lub zginąć. Szliśmy w oddziałach Wilka i murach Starówki, pod Narwik, pod Tobruk, pod Monte Cassino, by w tym piasku kres znaleźć żołnierskiej wędrówki. Nikt na naszym pogrzebie nie wygłaszał mowy, nikt nam nad grobem zasług naszych nie wspominał. W korytarzu więziennym był sąd kapturowy, a wyrok odczytali się pacze Stalina. Nikt nam imion nie wyrył na płytach z marmuru. Pozostały po nas tylko na ścianach napisy, w celach, które patrzyły na nasze tortury i wspomnienia wyryte w sercach towarzyszy. I pozostał po nas w murach mokotowskiej kaźni duch, który krzepić będzie serca naszych braci i da im siłę śmierci w twarz spojrzeć odważnie, bo za wolność i życiem nie szkoda zapłacić. Nie szkoda. Niech żyje wolna Polska, takeśmy wołali, gdy nas wyprowadzano ostatni raz z celi. Obyście tej wolności, bracia, doczekali, której już nam nie będzie dane z wami dzielić. A gdy tylko prysną niewoli kajdany, kiedy się skończy pasmo stalinowskich zbrodni, przyjdźcie tu do nas, towarzysze z Mokotowa, i krzyknijcie nam: bracia, już jesteśmy wolni. O, słowo! Wiersz o Danucie Siedzikównej, pseudonim Inka, króciutki, słowa Barbara Lipińska, postawa. To przecież nastolatka tylko, śmieszny kołnierzyk przy sukience. Jeszcze bawiła się przed chwilką, włosy spinała tak na prędce, a tu przysięga, słowa wielkie. I ona przy nich całkiem tycia. W obliczu Boga walczyć będzie aż do ofiary swego życia. Już tatuś z mamą dali przykład. I czy jest wierna, patrzą z nieba. Śmierć czasem to powinność zwykła, więc się zachowa tak, jak trzeba. Jak to jest? Zabić nastolatkę? Blask zgasić w oczach, zamknąć usta, przerwać marzenia, co ukradkiem snuły się nawet w celi pustej. Ktoś wydał wyrok i żył dalej. Ktoś milczał, nie wydobył głosu. Ktoś prawdy nie chce słuchać wcale. Ktoś ma awersję do patosu. Lecz to zdarzyło się pod słońcem. Umarła pięknie, jak natchniona. Na krzyżu Chrystus konający otworzył Ince swe ramiona. Niezłomnych żołnierzy wyklętych. Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci przed grobem nieznanego żołnierza, aby oddać hołd niezłomnym żołnierzom wyklętym, bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego przeciwstawili się sowieckiej okupacji i narzuconemu komunistycznemu reżimowi. Po latach obławy na ludzi i na prawdę, po latach fałszowania i przemilczeń,
jesteśmy im to winni. Tak. Wzywam wszystkich niezłomnych żołnierzy wyklętych, cywilnych i wojskowych przywódców polskiego państwa podziemnego, opuszczonych przez sprzymierzeńców, wyklętych przez zdrajców, lecz nigdy nie zapomnianych przez rodaków. Jana Stanisława Jankowskiego, wicepremiera, delegata rządu na kraj, zamordowanego w sowieckim więzieniu 13 marca 1953 roku. Generała brygady Leopolda Okulickiego, Niedźwiadka, ostatniego komendanta głównego Armii Krajowej, zamordowanego w Wigilię Bożego Narodzenia 1946 roku w sowieckim więzieniu na Łubiance. Kazimierza Pużaka, przewodniczącego Rady Jedności Narodowej, zamordowanego 30 kwietnia 1950 roku w więzieniu w Rawiczu. Stanisława Jasiukowicza, zastępcy delegata rządu na kraj, zamordowanego 22 października 1946 roku w moskiewskim więzieniu Butyrki. Generała brygady Augusta Emila Fieldorfa, Mila, zastępcę komendanta głównego Armii Krajowej, zamordowanego 24 lutego 1953 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Stańcie do apelu! Stajemy! Wszyscy chwała bohaterom! Przywołuję jednego z najdzielniejszych żołnierzy Polski walczącej, rotmistrza Witolda Pileckiego, zamordowanego 25 maja 1948 roku w mokotowskim więzieniu w Warszawie. Stań do apelu! Wołam żołnierzy okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego Armii Krajowej, którzy broniliście polskich ziem kresowych przed sowiecką okupacją. Generała Aleksandra Krzyżanowskiego, Wilka, zmarłego 29 września 1951 roku w mokotowskim więzieniu w Warszawie. Podporucznika Antoniego Burzyńskiego, Kmicica, zamordowanego 26 sierpnia 1943 roku przez partyzantów sowieckich. Podpułkownika Macieja Kalenkiewicza, Kotwicza, poległego 21 sierpnia 1943 roku pod Surkątami w bitwie z NKWD. Podporucznika Czesława Zajączkowskiego, Ragnara, poległego 3 grudnia 1944 roku koło Hutoru Jeremicze w walce z NKWD. Porucznika Jana Borysewicza, Krysię, poległego pod Kowalkami 21 stycznia 1945 roku w walce z NKWD. Podporucznika Jerzego Bokłaszca, Pazurkiewicza, powieszonego 2 lutego 1945 roku w publicznej egzekucji w Lidzie. Kapitana Mieczysława Niedzińskiego, Mena, poległego 5 maja 1948 roku w walce z NKWD. Porucznika Anatola Radziwonika, Olecha, poległego 12 maja 1949 roku pod Raczkowszczyzną w walce z wojskami NKWD. Stańcie do apelu! Stajemy! Cześć i chwała
Bohaterom! Wzywam żołnierzy 27 Dywizji Piechoty na Wołyniu i partyzantów Polesia. To ja. Przywołuję ostatnich obrońców polskich kresów, którzy trwali w samotnej walce do lat 50. Lalek zginął. Stańcie do apelu! Wzywam was, jestem teraz żołnierze powojennego podziemia niepodległościowego, wierni legalnemu rządowi Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie, którzy stawialiście bohaterski opór wojskom NKWD i komunistycznemu aparatowi bezprawia. Stańcie do apelu! Staję! Przywołuję więzionych i mordowanych przywódców organizacji NIE, delegatury sił zbrojnych na kraj, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, kontynuatorów idei Polskiego Państwa Podziemnego, kapitana Józefa Ostafina Hudego, pułkownika Alojzego Kaczmarczyka Zośkę, podpułkownika Waleriana Tumanowicza Jagra, którzy zostali zamordowani 13 listopada 1947 roku. Stańcie do apelu! Staję. Chwała bohaterom! Wołam członków 4. Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, rozstrzelanych 1 marca 1951 roku w mokotowskim więzieniu w Warszawie. Podpułkownika Łukasza Cieplińskiego, Pługa, majora Adama Lazarowicza, Klamrę, majora Mieczysława Kawalca, Izę, kapitana Józefa Batorego, Argusa, porucznika Karola Chmiela, Groma, porucznika Józefa Rzepkę, Znicza, porucznika Franciszka Błażeja, Romana. Stańcie do apelu! Stajemy! Przywołuję żołnierzy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego poległych w walkach z oddziałami NKWD o wolną Polskę w rejonie Włodawy, Nachybia, Trościanki, pod Moczydłami, Wujkami, w Lesie Stockim, pod Kuryłówką, Bodakami, Nałęczowem i Hutą. Wstańcie do apelu! Jastrzębie, Żelazny, Zapora! Wzywam żołnierzy pułkownika Tadeusza Danilewicza. Zapora! Pułkownika Bronisława Banasika, Stefana, podpułkownika Stanisława Kasznicy, Przepony, porucznika Lecha Neymana, Karola i majora Mieczysława Pazderskiego, Szarego. Stańcie do apelu! Stajemy! Wołam partyzantów 5. i 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, a wśród nich majora Antoniego Olechnowicza Pochoreckiego, majora Zygmunta Szędzielarza
Łopaszkę. Łopaszka. Kapitana Władysława Łukasiuka Młota i Kazimierza Kamińskiego Huzara. Stańcie do apelu. Stajemy. Przywołuję podkomendnych majora Hieronima Dekutowskiego, Zapory, majora Mariana Bernaciaka, Orlika, majora Aleksandra Rybnika, Dzikiego, majora Jana Tabortowskiego, Bruzdy i kapitana Romualda Rajsa, Burego. Stańcie do apelu! Stajemy! Dobrze, staję! Żołnierzy majora Franciszka Przysiężniaka, ojca Jana, kapitana Jana Tota, Mewy, majora Franciszka Jaskulskiego, Zagończyka, porucznika Józefa Kozłowskiego, Lasa, porucznika Stefana Bronarskiego, Zygmunta i kapitana Henryka Flamego, Bartka. Stańcie do apelu! Stańcie do nas, żołnierze Armii Krajowej Obywateli, podpułkownika Władysława Lniarskiego Mścisława, Ruchu Oporu Armii Krajowej, Konspiracyjnego Wojska Polskiego kapitana Stanisława Sojczyńskiego-Warszyca, Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Operacyjnej Warta, Zgrupowania Błyskawica majora Józefa Kurasia Ognia i Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej Stanisława Piuro Emira oraz samodzielnych oddziałów antykomunistycznego podziemia zbrojnego, którzy trwali do końca, żywieni i ukrywani przez społeczność lokalną, która w was widziała swoich obrońców. Stańcie do apelu! Stajemy! Uczestników niepodległościowej konspiracji politycznej, członków Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Demokratycznych Polski Podziemnej, Włodzimierza Marszewskiego, zamordowanego 10 marca 1948 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Trzeba. Podlipińskiego, zamordowanego 4 kwietnia 1949 roku w więzieniu we Wronkach. Naród się otrząśnie. Stańcie do apelu! Przywołuję przywódców i członków Podziemnego Stronnictwa Narodowego Adama Doboszyńskiego, zamordowanego 29 sierpnia 1949 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie, Włodzimierza Bilana Mariańskiego, zamordowanego 21 kwietnia 1951 roku w więzieniu we Wronkach. Stańcie do apelu! Rządu na kraj z lat 1945-1947, Stronnictwa Niezawisłości Narodowej, Polskiej Partii Socjalistycznej, Wolność, Równość, Niepodległość, ściganych i mordowanych przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Stańcie do apelu! Wódców zgrupowań i oddziałów partyzanckich poległych w walkach ze zdrajcami ojczyzny, podpułkownika Władysława Żwańskiego Błękita, Kazimierza Jana Morawca Remiesza, kapitana Stanisława Łukasika Rysia, kapitana Jana Dubaniowskiego Salwę,
kapitana Mieczysława Wądolnego, Mścisława, kapitana Aleksandra Młyńskiego, Drągala, kapitana Jana Kępińskiego, Błyska, kapitana Jana Małolepszego, Murata, kapitana Zdzisława Brońskiego, Uskoka, podporucznika Zdzisława Badochę, Żelaznego, podporucznika Henryka Zieliczkę, Lufę. Stańcie do pe-